Utrata elastyczności pęcherzyków płucnych i sztywniejące płuca to jest przerażający efekt nowej mody, nowego trendu. Wiecie Państwo, że. Małe, drobne oskrzeliki płucne są otulone całą siatką drobnych naczyń kwionośnych. Przez te naczynia tlen dostaje się do wszystkich komórek naszego organizmu. Natomiast są pewne substancje, które wywołują stany zapalne w naczyniach, ich sztywnienie, ich upośledzenie i zatykają pęcherzyki płucne. Wtedy organizm jest niedotleniony i powstają ogromne zmiany w całym naszym organizmie. I chociaż długoterminowe skutki jeszcze nie są znane, to już dzisiaj specjaliści alarmują, że elektroniczne papierosy niesamowicie szkodzą na zdrowie i tych ludzi, którzy palą, i tych, którzy znajdują się w ich otoczeniu. W ostatnich latach e-papierosy zyskały ogromną popularność jako sposób na bardziej bezpieczne palenie. Ale czy rzeczywiście takie bezpieczne ono jest? Dzisiaj Wam pokażę kilka faktów, kilka badań, które już dzisiaj podkreślają, że tak absolutnie nie jest. Natomiast przypomnijcie sobie Państwo całą historię, jak się pojawiły papierosy tak zwane tradycyjne. Kiedyś w XX stuleciu, te papierosy przeżywały swój złoty wiek. Były wszechobecne w filmach, reklamach telewizyjnych, na billboardach. Firmy tytoniowe promowały palenie jako symbol elegancji, dorosłości i wolności. Lekarze nawet w reklamach zalecały konkretne marki jako zdrowsze. Nikt nie mówił wtedy o zagrożeniach, a przemysł tytoniowy. Pokrywał badania o szkodliwym działaniu. Dopiero po kilku dekadach okazało się, że rzeczywiście papierosy są niesamowicie niebezpieczne. Wywołują poważne choroby płuc, układu sercowo-naczyniowego, wywołują nowotwory. To dlatego, że niektóre choroby degradacyjne, w tym zmiany nowotworowe, nie rozwijają się z dnia na dzień. To jest cały proces i dopiero po latach okazuje się, jakie są efekty. Obecnie 10-20 papierosów wypala dziennie aż 10 milionów Polaków. Rocznie umiera 23 tysiące Polaków z powodu raka płuc. Głównymi toksycznymi substancjami tradycyjnych papierosów są nikotyna, która upośledza strukturę płuc, oraz liczne związki trujące, które powstają w procesie palenia w dymie papierosów się znajduje. Jedną z takich substancji w dymie tytoniowym jest benzopiren, uważany za najsilniejszy czynnik kancerogenny. I zobaczcie, teraz historia się powtarza z e-papierosami. Teraz e-papierosy są tak samo mm, promowane jako mniej toksyczne, jak kiedyś zwykłe papierosy. A mniej toksyczne inne marki, a mniej toksyczne te cienkie papierosy, a z filtrem też nie tak szybko zabijają. To samo jest z e-papierosami. Szczególnie to wpływa na ludzi młodych, które uważają, że przecież nic złego w tym nie ma, a problemy zdrowotne pojawią się po czasie, chociaż teraz już badania pokazują, że te zmiany pojawiają się znacznie szybciej niż przy paleniu nawet tradycyjnych papierosów, bo są zupełnie inne związki toksyczne. Niektórzy specjaliści mówią, że takim plusem, jeżeli w ogóle plusem to można nazwać, palenia papierosów elektronicznych może być fakt, że osoba rzuca palenia tradycyjnych papierosów i w końcu rzuci całkowicie palenie. Natomiast prawda jest taka, że nie zawsze to się udaje, a raczej bardzo rzadko to się udaje przy pomocy e-papierosów rzucić palenie. Najczęściej ludzie po prostu przychodzą na inną formę zatruwania się, i myśląc, że tak naprawdę już sobie nie szkodzą, bardzo często jednak zaczynają łączyć, trochę palą zwykłe papierosy trochę elektroniczne i tu warto zainteresować się takim badaniem. W tym badaniu właśnie sprawdzało się, co jest przyczyną swiszczącego oddechu upalaczy, które papierosy są bardziej szkodliwe, tradycyjne czy elektroniczne. Bo upalacze, nieważne w jaki sposób palą, powstają destrukcyjne zmiany w płucach. Zwężają się oskrzele, upośledza się praca rzęsek i zalega flegma w płucach. Stąd taki dźwięk przy oddychaniu. I badało się trzy grupy palaczy: tradycyjne papierosy, e-papierosy i grupa osób, które łączą palenie jednych i drugich. Zgadnijcie, w której grupie były gorsze wyniki. Okazało się, że osoby, które łączą dwa rodzaje papierosów, mają znacznie więcej zmian, a to ze względu na to, że różne substancje toksyczne wchodzą ze sobą w pewne interakcje, zwiększając nawzajem swoje niszczące działanie na organizm człowieka. E-papierosy rzeczywiście nie zawierają niektórych substancji, które znajdują się w tradycyjnych papierosach, na przykład smoły lub tlenku węgla. Natomiast zobaczcie, jakie jest niebezpieczeństwo i ile innych toksycznych substancji jest, oprócz tego, że wiele tych płynów do papierosów elektronicznych nadal zawiera... Nikotynę, która prowadzi do obumierania komórek nablonkowych, niszczy ochronną funkcję śródblonka płucnego i prowadzi do stanów zapalnych. Kolejnym składnikiem jest formaldehyd, substancja silnie toksyczna, klasyfikowana jako kancerogen, który zwiększa ryzyko nowotworów. Akroleina powoduje uszkodzenie płuc. Metale ciężkie, takie jak ołów, nikel, cyna, które się uwalniają przy nagrzewaniu elementów grzewczych e-papirosów. Nitrozamina, benzol i cała masa innych substancji to są substancje rakotwórcze. I zobaczcie tu jeszcze jedno badanie. Jest to badanie w temacie czynników powodujących przyspieszenie procesu starzenia się. Wykazało ono, że palenie e powoduje chorobę obturacyjną płuc. Bardzo niebezpieczne schorzenie, które wywołuje ogólne niedotlenienie całego organizmu. Dodatkowo e-papierosy powodują zwężenie dróg oddechowych, uszkodzenie naczyń kwionośnych, podniesienie ciśnienia, zwiększenie tętna i wiele innych dolegliwości. I to już teraz, chociaż to jest sprawa dość nowa, co będzie jak minie 10, 15, 20 lat. Ja wiem, że wiele z moich widzów nie pali. Natomiast jeżeli jednak znajdą się osoby, które palą, nie są jeszcze do końca przekonane, że e papierosy szkodzą, kochani, zainteresujcie się tym tematem. Szczególnie niebezpieczne jest to, że producenci e papierosów chyba są tak nakierowane bardziej na młodzież i na dzieci. Bo obecnie jest. Znanych około 8 tysięcy różnych dodatków do tych płynów. Takich smakowych dodatków do płynów, które używają się w e-papierosach. Są one z dodatkiem czekolady, wanili i tak co sprawia, że stają się dla młodzieży bardzo atrakcyjne i modne. Czym to się skończy? Jeżeli, kochani, macie dorosłe dzieci lub nastolatków, przekażcie im to nagranie. Nie wiem, czy w jakiś sposób na nie jedno nagranie wpłynie, ale jeżeli to usłyszą jeden, drugi, trzeci raz, to może jednak się przekonają. I jeszcze taki alert z mojej strony do osób, którzy nie chcą się przekonać, że palenie trzeba rzucić, którzy mówią, że na coś przecież trzeba umrzeć. To jest sprawa oczywiście każdego. Człowieka. Natomiast zastanówcie się, że dym papierosów oraz tak zwana para, bo przecież mówienie, że ja nie palę, ja wapuję, paruję, no to nawet brzmi mniej niebezpiecznie, ale niestety ta para i ten dym zatruwają ludzi, którzy są w Waszym otoczeniu. Tych, których kochacie i które Was kochają. Pomyślcie o nich i przestańcie się sami truć i zatruwać innych. Piszcie w komentarzach, co wy w ogóle myślicie na temat papierosów elektronicznych. A ja życzę Wam dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samar.